Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie o czosnku, a konkretnie o pędach kwiatowych, które czosnek ten zimowy, ten, który sadziliśmy zimą, wypuszcza właśnie teraz w drugiej połowie czerwca, na początku lipca. I chcę Wam pokazać, abyście nigdy tych pędów nie wyrzucali. Po prostu przygotujecie z nich najlepszy letni obiad na świecie. Także zapraszam Was na ten odcinek. Czosnek zimowy wkopywany był do ziemi w październiku, w listopadzie. Całą zimę sobie tutaj przezimował, na wiosnę fantastycznie odbił. I teraz właśnie w drugiej połowie czerwca najczęściej przychodzi moment, kiedy zaczyna przygotowywać się do kwitnienia, ale my te kwiaty, po to żeby mieć jak największe główki czosnku, musimy oberwać. Jednak są one doskonałym przysmakiem, mają idealny, taki lekko czosnkowy smak. Tutaj zostawiłam jeden taki większy pęd i widzicie, on już się przygotowuje do kwitnienia. No i po prostu, kiedy zawiąże kwiat, to osłabi całą roślinę. Obrywamy je po to, aby roślina nie skupiła się na wytworzeniu nasion, na wypuszczeniu kwiatostanu, tylko aby po prostu całą energię skierowała do cebuli czosnku, w główkę czosnku, po to, aby wyrósł on piękny i duży. I jeszcze trochę i czosnek będzie gotowy do zbioru. Dzieje się to najczęściej w połowie lipca, kiedy po prostu roślina zacznie już zasychać. Wykopię przy okazji tutaj czosnku, jest sąsiadka, cebula zimująca, też była sadzona razem z czosnkiem po prostu w październiku. Przyda nam się do tego tania. Tak więc ja już wszystkie pędy tutaj zebrałam. Wyglądają one troszkę egzotycznie. No i słuchajcie, nigdy po prostu tego nie wyrzucajcie. To tak wspaniale pachnie czosnkiem. Jest tak aromatyczne, że przygotujecie z tego doskonały letni obiad. I ja Wam zaraz pokażę, jak. Dlatego zapraszam Was do mojej letniej kuchni. Przygotujemy letni makaron właśnie z młodymi pędami czosnku. Naprawdę, wierzcie mi, ten przepis to jest hit. Jeśli szukacie letnich obiadów, takich właśnie bardzo szybkich do zrobienia, a przy tym do wykorzystania to, co mamy w ogrodzie, to jest to super opcja. Bazą tego dania będą właśnie młode, zerwane pędy czosnku i cebula. Idealnie to danie smakuje również z dodatkiem szparagów albo tylko ze szparagami. Jeśli nie macie jeszcze pędów czosnku, to zróbcie ten przepis z zielonymi szparagami. Naprawdę efekt jest niesamowity. Cały przepis zaczynam od tego, że gotuję makaron. Tutaj jaki to jest makaron, to już zostawiam Wam, po prostu dajcie taki, jaki najbardziej lubicie. Ja akurat mam takie rureczki. Gotuję makaron do miękkości. Jeśli robicie przepis ze szparagami, to również musicie je wcześniej tak z 5 minut podgotować. Do przygotowania sosu będziemy potrzebować pędy czosnku, o których jest mowa. Oczywiście pokroimy je na drobniejsze części. Cebulka, sól, pieprz do smaku, ser żółty tarty lub parmezan lub mozzarella lub jakikolwiek tam lubicie. Opcjonalnie również szynka parmeńska, słodka śmietanka 30% i mniej więcej będę tutaj dolewać pół kubka wody po gotowaniu makaronu. W międzyczasie, kiedy gotuje się makaron, przygotujemy sobie nasze pędy czosnku. Kroję też cebulkę. Wszystko o zimowym sadzeniu cebuli i czosnku oczywiście Wam podlinkuję. Film jest na kanale. A teraz można zbierać takie piękności. Szczypiorek również pokroję.
pokroję sobie również szynkę parmeńską. Ser już mam starty. Szynki oczywiście dodajcie odpowiednio dużo. Ja mam niewiele, bo w zasadzie tylko ja ją jem. Dzieci uwielbiają śmietanowy sos z makaronem z tej potrawy, właśnie z czosnkiem i cebulą, ale już dodatków w postaci szparagów czy szynki to już niekoniecznie. Makaron już mam ugotowany. Odlewam wodę z gotowania makaronu. Tak mniej więcej 3/4 kubka. Makaron odcedzony odstawiam na bok. Podobnie zróbcie ze szparagami, po prostu podgotujcie je 5 minut, odcedźcie, będziemy je za chwilę dodawać. Będziemy potrzebować dużej patelni, po prostu głębokiej, ja mam taki a la wok, tak żeby wszystko nam się zmieściło po prostu, i sos, i dodatki, i makaron. Dajemy odrobinę oliwy. Teraz jest czas na cebulkę. Nie dodaję już czosnku do tej potrawy, ponieważ całą jakby czosnkowość uzyska ona z tych pędów młodego czosnku. Do średnio podsmażonej cebuli dodaję pędy czosnku i również je krótko podsmażam. Lekko podsmażam również szynkę parmeńską. Teraz dodajemy ugotowany wcześniej makaron. Podlewamy całość wodą po gotowaniu makaronu. Dodajemy śmietankę 30. Całość podgrzewamy tak długo, aż sos zgęstnieje. Dodaję pieprz i sól do smaku. Już powoli zaczyna sos nam fajnie gęstnieć. Dodaję jeszcze starty ser, który dodatkowo nam ten sos zagęści. Po około 5 minutach gotowania sos prezentuje się tak. Już bardzo ładnie zgęstniał. I obiad gotowy. Szykujemy talerze. Wspaniały letni obiad, gotowy dosłownie w 5 minut i to z wykorzystaniem tego po prostu wszystkiego, co najlepsze, co mamy w ogrodzie. Chyba nie ma nic wspanialszego w czerwcu niż dary naszego ogrodu na naszym talerzu. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy próbowaliście i czy Wam smakowało, a może macie inne ciekawe pomysły na wykorzystanie właśnie młodych, oberwanych pędów czosnku. To również piszcie koniecznie w komentarzach, ja wszystko chętnie przetestuję. Na dzisiaj to już wszystko, życzę Wam smacznego, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.